Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Dzień dobry, moim gościem jest zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji Michał Przepiera. Kłaniam się, panie prezydencie. Dzień dobry, kłaniam się. Miałem zacząć od tych rzeczy takich standardowych, powiedzmy. Myślę, że ludzie trochę tego oczekują, jak kłopoty kierowców, i do tego też przejdziemy. Oczywiście informacja na temat ulicy Kolumba, która chyba w urzędzie miasta, ale też okolicznym mieszkańcom spędza sens powiek, i to dosłownie. Ale zacznijmy od czegoś przyjemniejszego. Panie prezydencie, fabryka wody. Od kilku miesięcy słyszymy kolejne przybliżone daty otwarcia na akwaparku, który jest oczekiwany od 30 lat, 40 lat być może nawet, bo tak długo się o tym mówi. Jesteśmy coraz bliżej. Ostatnia data, jaką słyszeliśmy, to pierwszy kwartał 2024 roku. Co możemy powiedzieć na ten temat? Tą datę mogę potwierdzić, więc ten kwartał tego roku. Do tego dodam uzupełniająco, że nie tylko ten tak zwany akwapark w tej fabryce wody, ale tak zwany kompleks również edukatorium, czyli nauki o wodzie. To jest niezwykle istotne, bo to jednak chcemy na tych dwóch modelach równolegle funkcjonować. Natomiast niewątpliwie inwestycja się zakończyła, to wiemy już od jakiegoś czasu. Również skończyły się prace te odbiorowe, rozruchowe, co ważne przy tego typu instalacjach. Jak państwo zapewne wiecie, również mieszkańcy Szczecina, bo śledzą to, były nabory na pracowników. Tak wciąż zwane, są chyba zresztą. Wciąż są, bo taki mamy rynek dzisiaj rekrutacyjny. I równocześnie tak naprawdę te inwestycje dookoła, bo to też widać związane z chociażby z budową ulicy Bożeny, z poprawą stanu ulicy 1 nowy maja. Przystanek. Nowy przystanek, dokładnie. Więc te wszystkie takie dodatkowe elementy zapewne są widoczne, słyszalne, i to wszystko jest tak dopięte, aby rzeczywiście w tym kwartale tą inwestycję udostępnić mieszkańcom. No dobrze, ale mieszkańcy słyszą w tym kwartale, a jak słyszą to, co pan mówi, że inwestycja jest właściwie już zakończona, to liczą na to, świetnie, no to w tym tygodniu pewnie, prawda? Pewnie tak, aczkolwiek mamy też okres ferii, wszyscy świadomi są też tego kalendarza, wiemy, gdzie jest okres świąteczny, więc na pewno w tym roku nieco szybciej okres świąt wielkanocnych, na pewno przed tym okresem, zatem gdzieś zbliżamy się do tego terminu już bliżej, tak blisko dawno nie byliśmy. Czyli może nawet nigdy właściwie. W zasadzie jako Szczecinianin mogę powiedzieć, że rzeczywiście pamiętam te czasy Gątynki, ale to są zamierzchłe czasy. Przed świętami wielkanocnymi fabryka wody będzie otwarta, powiedział Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji w naszej rozmowie. Kolejny temat, panie prezydencie, teraz nieco bardziej, powiedziałbym, skomplikowany i bardziej techniczny, ale również bardzo dotyczący Szczecinian i szczególnie tych, którzy poszukują pracy albo myślą o wyborze nowej pracy, nowej ścieżki kariery, albo wchodzą na ten rynek pracy, dlatego że my stajemy się chyba takim hubem, takim zagłębiem offshore tych wszystkich inwestycji. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia, czy dwóch tygodni mieliśmy do czynienia z informacjami na temat trzech takich potężnych właściwie zakładów inwestycji, które skupiałyby się na budowie podstaw do elektrowni wiatrowych, do budowania całych konstrukcji i całego zaplecza. No dobrze, ale skąd tu wziąć w takim razie całą załogę i cały personel, który będzie tam pracował, bo to są miejsca pracy dla set, jeśli nie tysięcy osób w takim razie. Czy ci inwestorzy, rozmawiając z miastem, między innymi, brali to pod uwagę i czy miasto jest w stanie im w tym jakiś sposób pomóc? Wiemy oczywiście, że szczecińskie uczelnie kształcą specjalistów w tych branżach, ale to są lata nauki. A co na teraz w takim razie, skoro pierwsza ma być chyba otwarta za 2 lata? Tak jest. Jest pełna świadomość tego i mogę powiedzieć, że mniej więcej 2 lata temu rozpoczęliśmy rozmowy z tymi inwestorami, aby ich zachęcić do tego, by w Szczecinie zainwestowali. To dzisiaj się udało i udaje, dlatego że są jeszcze kolejne podmioty w kolejce i pewno wkrótce będziemy te informacje państwu przekazywać. Natomiast świadomość tego, że to jest jedno z największych, jeżeli nie największe wyzwanie, chociażby w nawiązaniu do pierwszego tematu związanego z fabryką wody. Więc dzisiaj rynek jest określony pracownika, ale tutaj liczymy na to, że właśnie to jest ten moment, kiedy demografia Szczecina, ta może nienaturalna, tylko ta związana z migracją, może się zmienić. Stąd specjalne programy. My to ogólnie określamy hasłem Edu Offshore. Może uchylę już rąbka tajemnicy. W przyszłym tygodniu chociażby jedno z takich działań wspólnie z grupą Orlen w zakresie dotyczącym szkolenia czy edukowania w naszych, bo pan redaktor mówił o wyższych uczelniach, ale to my musimy, że tak się wyrażę, łowić już niżej. Czyli musimy odpowiednio trafiać do uczniów tak naprawdę nie tylko szkół zresztą ponadpodstawowych, te jednak, za które miasto bezpośrednio odpowiada, ale również informować, edukować wcześniej. Mało tego, nie tylko tak samo, tak
tak naprawdę samych uczniów, bo to jest ta pierwsza bariera, którą trzeba przełamać, potencjalnych pracowników, ale często ich opiekunów prawnych, czyli rodziców, dziadków, otoczenie, również posługiwać się tak zwaną dobrą praktyką. Z drugiej strony mówiłem o tym szerszym spojrzeniu, czyli nie tylko na nasze miasto czy region, ale tak naprawdę zależy nam na tym, żeby do Szczecina przyjeżdżano. Tak jak to miało zresztą miejsce kiedyś, kiedy Szczecin był tym oknem na świat, tych zamierzchłych tak. czasach, kiedy wiemy, że był miastem portowym, a Polska w trochę innym ustroju funkcjonowała. Zatem na przykład taki uproszczony program, w takim uproszczonym moim wyrażeniu, od górnika na wiatrak. Tego typu programy zresztą szczecińskie firmy prywatne prowadzą. Działamy wspólnie z organizacjami, które zrzeszają tego typu przedsiębiorców, na przykład z PSEW-em, to jest organizacja, która funkcjonuje tutaj, energetyki odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie, zatem razem wiemy o tym, pracujemy nad tym i tak jak powiedziałem, to jest to, z czego zdajemy sobie sprawę, że jest największym wyzwaniem w tym działaniu. Macie już, nie mówię tego z przekąsem, choć może tak to zabrzmieć, natomiast macie pewne doświadczenie jako miasto, które odpowiada za komunikację miejską, w przebranżawianiu ludzi, mam na myśli, że ściągaliście ludzi na przykład na, że tak powiem, z funkcji i stanowiska motorniczych, być może przebranżawianie jest również jakąś odpowiedzią na to pytanie, dlatego że wiele osób w wieku średnim postanawia zmienić swoją ścieżkę kariery. Próbujemy też pokazać, że pamiętajmy, że trochę było dyskusji w Polsce o onshore, czyli na tych wiatrakach na lądzie. One mają określoną również nie tylko pozytywną charakterystykę. Tutaj natomiast mówimy o zupełnie innej branży. Zresztą mówimy nie tylko o samym byciu na morzu, ale całej tego obsługi, również tym elemencie energetycznym. Proszę zwrócić uwagę, że to będzie niezwykle istotne, czyli przesyłanie energii, magazynowanie energii, dalsze jej dystrybuowanie, to jest niezwykle istotne, bo temu to wszystko służy. Jeżeli w ogóle patrzymy szerzej, to związane jest przede wszystkim ze zmianą klimatu i transformacją energetyczną, nie tylko Polski i Unii Europejskiej, ale w ogóle świata. Zatem w to się wpisujemy. Można powiedzieć, że to też pewien rodzaj pracy związanej z przygodą. Trochę właśnie nawiązanie do tej historii Szczecina. Ja myślę, że tu trochę Szczecin wróci do tych swoich korzeni miasta morskiego, miasta portowego, a równocześnie jednak w tej nieco nowej, nowoczesnej odmianie. Zatem bardzo ważna jest też ta informacja i edukacja, bo to często znamy wszyscy zresztą to hasło sławetne, nic się w Szczecinie nie dzieje, nic nie można robić i to się rozwijało na wszystkie inne sfery. To jest bardzo ważne, żeby również jakby mentalnie zrozumieć, że warto być w tym mieście, ale nie tylko dla nas samych, którzy w tym mieście już są, czy nasze kolejne pokolenia, ale także tak, żeby ci mieszkańcy pojawiali się z zewnątrz. I to niewątpliwie jest do zrealizowania, tego już widzimy pierwsze symptomy. Ten program, o którym powiedziałem, od górnika na wiatrak, to jest na razie kilka osób, ale to jest program pilotażowy. On się już, wiem, że rozwija, już idzie tak zwanym pocztą pantoflową i w tamtejszych regionach już jest zainteresowanie, aby do kolejnych etapów tego programu przystępować. Panie prezydencie, inwestycje, ale w innym znaczeniu, w innym kontekście, ulica Kolumba. Przez moment myślałem, nawet kiedy planowałem naszą rozmowę, że trochę tego tematu unikniemy, dlatego że jest wałkowany od miesięcy. Natomiast właśnie wczoraj na jednym ze szczecińskich profili facebookowych pojawiło się zdjęcie z licznymi komentarzami. To były drzwi zabite dyktą do jednej z kamienic przy ulicy Kolumba. Mieszkańcy myśleli jeszcze kilka miesięcy temu, że odetchną już z ulgą, że nawet jeśli wszystkie prace się nie skończą, to przynajmniej uda się doprowadzić ten rejon miasta do stanu używalności. Tymczasem okazuje się, że te prace potrwają dłużej i to znacznie dłużej niż planowano i inne inwestycje, mam na myśli przebudowę na przykład torowiska na Pomorzanach, z tego powodu też będą opóźnione. Zdaję sobie sprawę z tego, co i na pewno część słuchaczy również, co było bezpośrednią przyczyną. Mówimy o wielu instalacjach, które nie były naniesione na mapy, no ale czy jest jakieś rozwiązanie w takim razie, bo od miesięcy, od lat trwają też dyskusje na ten temat, żeby takich błędów unikać, czy da się zrobić w ogóle jakąkolwiek syntezę takich instalacji podziemnych, które kolidują z inwestycjami i czy jest jakiś ratunek na to, żeby jakaś recepta dla mieszkańców ulicy Kolumba? W zasadzie opis pana redaktora, trudno z tym czokolwiek się nie zgodzić, plus do tego to właściwe określenie o śnie i powiekach. Natomiast przede wszystkim chciałbym na wstępie przeprosić mieszkańców za te uciążliwości. Zdajemy sobie z tego sprawę i walczymy z tym. Jeżeli sprowadzimy to trochę do tego przyszłościowego wyciągania wniosków, nazwijmy to z błędów, omyłek i tak dalej, to powiem panu redaktorowi, że z jednej strony wiele osób, które zajmuje się inwestycjami, mówi, że żałuje, że weszliśmy w tą inwestycję.
tak jest tam skomplikowana ta sytuacja faktyczna, w ogóle nie naniesiona w zasadzie od okresu wojennego. Z drugiej strony ulica Kolumba była przebudowywana w latach 80. Aczkolwiek nie było, jeżeli chodzi o instalację, tak? I to jest ten problem i tu jest głównie z tym, czyli z tym co pod ziemią. Więc mogłbym takiego użyć uproszczenia, że jeżeli widzimy, że gdzieś na tamtych odcinkach wychodzimy z ziemi, to już jesteśmy na tej dobrej, prostej i to światełko w tunelu zakończenia tej inwestycji jest. Rzeczywiście ona jest złożona, ja bym ją mogł podzielić na kilka odcinków. Całkiem nieźle idą prace, ale to już nie jest formalnie ulica Kolumba, czyli na ulicy Smolańskiej, czyli już same Pomorzany, na ulicy Chmielewskiego, bo przypomnę też, że ten odcinek do Tamy Pomorzańskiej od Pomorzan i tutaj te prace idą, tam już jesteśmy w zasadzie w trakcie budowy drugiego toru, czyli wyszliśmy z tej ziemi. Mhm. W Kolumba powoli wychodzimy z ziemi, też fragment Kolumba, to znaczy tej dużej inwestycji jest związany z Dworcową Czynową, tam te prace na szczęście przebiegają sprawnie, sama pętla Pomorzany również. Również mówił pan redaktor o tym takim powiązaniu, takim efekcie trochę domina, tak. A który nie może zaistnieć. Mieszkańcy alarmują między innymi na Facebooku, że firma, która jest wykonawcą tej inwestycji, przerzuca budowlańców, przerzuca robotników na inne inwestycje. Być może wygląda tak to faktycznie z punktu widzenia... Nie na inne inwestycje, natomiast na inne punkty w tej inwestycji. Bo tak jak pan mówił, w zasadzie w tej chwili postanowiliśmy, że rozpoczynamy. Ja jestem, chociażby wczoraj rozmawiałem z wykonawcą, jesteśmy w stałym kontakcie. Powiem tak, był też taki kryzys, w którym pod koniec tego roku musieliśmy zdecydować, czy dalej wspólnie prowadzimy te prace, czy nie. Jedna i druga strona, miasto i wykonawca i miasto. Na to się zdecydowaliśmy. Natomiast na przykład jest w tej chwili decyzja, aby odcinkowo zacząć jednak również realizację na Powstańców Wielkopolskich, ale jednak z tym, żeby, oczywiście tramwaj musi być utrzymany, aby te utrudnienia były jak najmniejsze, ale po to właśnie, żeby pewne rzeczy przyspieszyć. W zasadzie mógłbym powiedzieć tak, tam gdzie są pracownicy, tam po prostu ten front robót jest możliwy do realizacji z punktu widzenia, i takie to dzisiaj często czasy, formalno-prawnego, to znaczy tego dokumentacyjnego, tego takiego właśnie, o której pan mówił, inwentaryzacji. Natomiast te, chociażby powołanie spółki Szczecińskiej Inwestycji Miejskiej, akurat tej inwestycji ona nie realizuje, to pokazuje, że w tamtej spółce już jest ten proces wcześniejszy, przygotowawczy inwestycji, nawet nie projektowy, tylko właśnie ten inwentaryzacyjny i to dużo sprawniej idzie. Czyli jest szansa na to, żeby przyszłe inwestycje, kiedy będą realizowane w tych miejscach poddanych tej inwentaryzacji wszystkich podziemnych instalacji, nie napotykały takich problemów, albo przynajmniej nie w takiej skali. Wspomnę też o kryzysie, który pojawił się w ogóle w budownictwie, którego wcześniej nie przewidywano, związanego najpierw z COVID-em i następstwem, a tak naprawdę potem bardzo mocno z wojną na Ukrainie, na przykład dostawa materiałów. Mhm. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj, zresztą każdy z nas trochę w życiu prywatnym chyba to odczuwa. Dziś nie możemy tego kupić, co jest teoretycznie w tej ofercie tego sklepu. Podobnie jest na rynku budowlanym. To znaczy zamawiamy nawet wcześniej i czekamy na to kilka miesięcy, tak? Nie są od ręki dostępne te materiały, rywalizują ze sobą inwestycje, nawet nasze miejskie, rywalizują inwestycje... Kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy, ten lepszy. Albo kto więcej zapłaci. Pewnie też, bo to zawsze jest prawo popytu i podaży, to jest naturalne, więc... Takie zjawiska, których wcześniej nie było przed okresem wybuchu wojny. To zresztą wszyscy inwestorzy w tej chwili na te problemy zwracają uwagę. Nie tylko publiczni, zresztą prywatni też mają szereg kłopotów. Natomiast to nie jest usprawiedliwienie, to nie jest tak, że nie należy tego przełamywać. To jest pewien rodzaj nauczki. Niewątpliwie Kolumba skończymy i to jest najważniejsze. To będzie zupełnie też inna ulica. Ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj jak patrzymy na Kolumba, to jeszcze tego nie widzimy i to dla nas jest żadna jakby argumentacja. Ale zwłaszcza dla tych mieszkańców, którzy tam na co dzień funkcjonują. Natomiast proszę mi wiedzieć, ta ulica była pod tym względem właśnie takim przygotowania, rozjechania się, przepraszam za ten kolokwializm, między tym, co wykazywane było w dokumentach, a tym, co się stało, totalnie odmiennym stanem i takiej inwestycji jeszcze w Szczecinie nie mieliśmy. Jeszcze jedno pytanie na koniec, ponieważ czas nas goni a propos inwestycji. Jakiś czas temu informowaliśmy i państwo oczywiście również i przede wszystkim, że jest projekt trzeciego etapu trasy północnej, tak. Szczecina. Wtedy też pojawiło się pytanie i kwestia pieniędzy. Co z pieniędzmi, na jakim etapie to jest? Tak, i udało się w tym okresie tak zwanym przedwyborczym, czyli przed 15 października Szczecinowi pozyskać środki. Tu oddaję tym, którzy współpracowali z prezydentem miasta Szczecina za to, że stworzono taką, nazwijmy ponad podziałami, koalicję dotyczącą tego, aby ten wniosek Szczecina poprzeć. Bardzo wysokie dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych. To są środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, z obligacji. Już nie będę wchodził w tą kuchnię finansową. Natomiast blisko 250 milionów złotych pozyskane. Oczywiście to są kwota, która jest rozłożona na najbliższe 4 lata realizacyjne. Niemniej jednak to pozwala, aby w tym roku ogłosić przetarg. Zresztą zgodnie z regułami tego programu. No i będziemy tę inwestycję stopniowo realizować. W tym roku przetarg to kiedy pierwsza łopata?
lata? I razy drzwi nawet. Myślę, że przełom roku jest szansa na tą pierwszą łopatę. To troszkę może przypominać to, co dzisiaj widzimy na SDS-ie, gdzie jeszcze pozwolenia na budowę na ostateczny efekt nie mamy, ten taki właściwy, a już rozpoczęliśmy pewne prace przygotowawcze, rozbiórkowe, więc... Czyli jest szansa, że za rok zaczniemy pracę nad kolejnym odcinkiem trasy północnej. Tak, i tam na przykład w zderzeniu do poza kwestiami środowiskowymi, które... Ale my mamy decyzję środowiskową, więc tutaj jesteśmy po bezpiecznej stronie, natomiast tam nie przewiduję takich właśnie rzeczy jak... I one się nie mają prawa zdarzyć, jak chociażby na Kolumba, bo nie jesteśmy po prostu w mieście, jesteśmy na dziewiczym terenie i w związku z tym dużo łatwiej będzie nam działać. Tam te postępy prac będą widoczne. Zresztą, żeby pokazywać zderzenie inwestycji, bo mówiłem o szczecińskich inwestycjach miejskich, ale tramwaje szczecińskie na przykład nadzorują dwie różne inwestycje. To nie chodzi o wykonawców, tylko chodzi o czasami, jak się trafi na trudniejszą czy łatwiejszą inwestycję. Proszę zwrócić na szafera, ten kolejny etap, jak on sprawnie idzie, on wyprzedza na przykład harmonogramy. Więc trochę, żeby w tej gorzkiej dyskusji było też trochę tej słodyczy. Dziękuję serdecznie. Zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji Michał Przepiera był moim gościem. Dziękuję uprzejmie. Również dziękuję. Do usłyszenia. W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Szczecin.